Rok 2024 będzie niezwykłym rokiem dla demokracji na całym świecie. 4 miliardy 200 milionów ludzi, to jest większość mieszkańców Ziemi, będzie mogła potencjalnie wziąć udział w rozmaitego rodzaju wyborach. Oczywiście, ilu z tych ludzi pójdzie do wyborów, to jest kompletnie inna sprawa, ale wybory będą się odbywać w zasadzie w każdym zakątku Ziemi. W, każ w samej Unii Europejskiej takich wyborów będzie mnóstwo. Począwszy oczywiście od Polski, będziemy wybierać samorządy, władze lokalne, będziemy wybierać europosłów, czyli posłów do parlamentu. Europejskiego. Wybory prezydenckie odbędą się w kilku krajach y, Europy, wybory do parlamentów odbędą się w y, kilku krajach Europy. Y, przede wszystkim jednak, i chyba z naszego punktu widzenia, najciekawsze wybory odbędą się poza Europą. Zwracam uwagę na wybory do parlamentu w Indiach. Y, jest to jednak największa demokracja na świecie. Co więcej, jest to najbardziej ludny kraj na świecie, bo przegonił już y, Chiny. I oczywiście to, kto będzie rządził w parlamencie indyjskim, ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla samych Indii, nie tylko dla Azji, ale dla całego kraju. Wybory roz na rozmaitym poziomie odbędą się również w krajach, w których demokracji nie ma. Wiemy więc, że w 2024 roku wybory parlamentarne odbędą się na przykład na Białorusi, i wyniki ich nie mają żadnego znaczenia, a przede wszystkim odbędą się wybory prezydenckie w Rosji. Wiemy, kto wygra te wybory. Ja stawiam. Każdą kwotę pieniędzy, że oczywiście wygraje Władimir Putin, ale ważne będzie również to, kto oficjalnie uzna te wyniki wyborów, kto oficjalnie uzna, że Rosjanie w demokratyczny sposób prawdziwą większością wybrali Putina na kolejną kadencję. Być może zdarzy się tak, że część krajów yy, demokracji zachodniej. Nie uzna wyboru Władimira Putina i zostanie on oficjalnie uznany po prostu za dyktatora, jakim realnie oczywiście jest. Równie ważne wybory odbędą się w listopadzie. W Stanach Zjednoczonych Amerykanie wybiorą prezydenta. Z dzisiejszej perspektywy, a nagrywam to na początku stycznia 2024 roku, wygląda na to, że olbrzymie szanse na wygraną ma Donald Trump. Ale oczywiście Joe Biden będzie walczył do samego końca. Od tego, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, zależy bardzo, bardzo wiele, nie tylko losy samej Ameryki, ale również stan relacji Stanów Zjednoczonych z Europą, a także między innymi stan pomocy dla Ukrainy. To będzie super ważny rok dla demokracji. Oczywiście o bardzo dużej części z tych wyborów będziemy bardzo dużo pisać w Onecie.